W tym czasie, e, bardzo szybko e, była przygotowane e, kilka wariantów i, i kilku, e, kilka osób się bardzo mocno pochyliło na tym łącznie z królem, z jego sekretarzem, z e, Kołontajem, który e, właściwie przygotował tę ostatnią już redakcję, która była głosowana e, i e, w, w, w tej determinacji rozumiem tak, że e, to swoiste przyspieszenie, które dzisiaj przez niektórych historyków uważane jest jako swoisty zamach stanu, czy warunki okoliczności, które są bliskie specyfice, przyjęta przecież nie przez głosowanie. Po siedmiogodzinnej debacie w uszczuplonym gronie poselskim. To był fortel też pewien. No, tak, no to pewnie wszyscy wiedzą o tym, że, że obrady miały się zacząć 5 maja, zwołano na trzeciego, wcześniej jeszcze debatowano przez właściwie całą noc. Ale potem siedmiogodzinne obrady, i kiedy po raz czwarty król chciał zabrać głos, uznano, że chce zaprzysiąc konstytucję, do czego wezwał wcześniej jeden z posłów. I przez powszechną aklamację, czyli nikt się nie sprzeciwił, mimo że było sporo oponentów, dziewięciu zresztą później wpisało protesty. Ale pod ciśnieniem także samej Warszawy. Społeczeństwo warszawskie było tłumnie obecne przy tym fakcie. Wojsko było dla bezpieczeństwa całej sprawy. W każdym razie pod pewnym takim społecznym przymusem ta konstytucja została uchwalona. I moglibyśmy powiedzieć, że właściwie no nic się nie stało, bo przecież. 14 miesięcy i y, parę tygodni i już po niej śladu nie było ale y, zamiast przebudować Rzeczpospolitą stała się jej testamentem. Ale testamentem, który po ponad 200 latach dzisiaj jest dla nas także czytelnym i jest pewnym mobilnym przekazem, jak mamy kształtować naszą świadomość w i po prostu jakby ustawiało nam istotę wartości.